Siemanko Wiska, z tej strony Maty, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17, minifarm sezonu 4, w którym to dzisiaj zajmiemy się kultywacją. Aha, no i ogólnie przygotowałem sobie ciągniczek jak zwykle i tutaj mam wszystko podpięte. No i oczywiście towarzyszył mi będzie Bartosz, który tam telepatycznie jak zwykle komunikacja, Bartosz sobie tam robi swoje. Siemano. No, możesz się pochwalić, co tam robisz? Będzie zaraz kultywacja z siewem. No, u niego są takie technologie, u mnie są nieco skromniejsze. Ale co kto ma, tak to robi. Teraz tak delikatnie, żeby tu nie zachwycić. Okej, wszystko jest gotowe. O, bramę sobie nie otworzyłem, super. To muzyczka sobie zapuszczona, można jechać. Tak, dobra. Ops. A widzisz, ty masz tam radio, ja to niestety takich bajerów, to o takich mogę zapomnieć niestety. Ja tutaj mam proste siedzisko. Nie na rzeczy, prawie jak drummer. Tak. Tutaj wyjeżdżamy, oczywiście wziąłem do tego zadania 55, ponieważ no, testowanie napędu nadal trwa. W sumie możemy pojechać tędy, przejdziemy się naokoło, zobaczymy. No jeszcze śnieżek gdzieś tam jeszcze nie stopniał, to sobie siedzi. A przejedziemy się tą drogą. Po miejscach, gdzie najwięcej sobiksów zazwyczaj siedzi z BMK-ami, ale to tak bardziej w weekendy. Chyba sąsiada BMK też tam stoi. A ja nie wiem, czy tutaj ktoś ma sąsiadów. Znaczy wiem, że no tak, ale raczej Barat nie ma. Ja mam Polaneza. Kto ma BMK? Wala na sobą mu BMK. Co ty mówisz? TCL. TCL ma BMK? Nie wiedziałem o tym. A ja w garażu czym mam Mercedesa? A, ty to tam masz w ogóle Lamborghini, to ty się tam pieniądze kradniesz. No bo skąd ma na to pieniądze? No bym musiał ukraść, no. Nie ma innej rady. Pożyczyłem. Mhm. Na wieczne pożyczenie. Na wieczne nieoddanie. Tak, dobra, powinniśmy być, no i jesteśmy już na miejscu. Pam, prapam, trzeba sobie zjechać i o kurde, tu trochę tak. O, i powiem ci, że teraz delikatnie. Teraz tam siedzie, to elegancko działa. No wiesz, a my tutaj elegancko też to robi. Ciągnik tutaj dostał ten, zapada się normalnie pod tą ziemię, ale zaraz to naprawimy, wszystko działa, oby. Dobra, coś tu działa, ale my tu widzę szarpę, będzie strasznie, strasznie krzywe to pole. Ale dobrze, ale napędzik daje radę. Trochę mnie wytelepie. Nawet już mi się podoba. Chyba mi przez zimę zardzewiało siedełko, bo amortyzacji w ogóle nie ma. Co, sąsiedzie, mówisz, amortyzacja wyszła? No, telepie mnie, stary. Widzisz, a tak na rzecz aż na moje Lamborghini. U nich chociaż siedełko nie zardzewiało. No i tak. Może będzie lepiej na drugim przejeździe. Tu tak od miedzy to może temu tak szarpie. Nie wiem, zobaczymy. Pewnie sąsiad nie nasmarował. To siedełka? Nie, pod siedełkiem. Sprężynę? A to. No. Nie taki. Smaru weźmiemy za chwilę jakiś WD-40 psyk, no i po robocie. Dobra, nie takie sąsiedzie patenty się robiło w starym ciągniku. No miejmy nadzieję. Przed Lambo. I nawracamy. Ale progres jest, bo przez siatka z Ursusa na Lambo. Mówisz. O. No, nie powiedziałbym, że jest nieco lepiej. Jest wręcz jeszcze gorzej. Co? U mnie? To nie, to co się tutaj u mnie dzieje. Skaczę po tym normalnie. Na którym polacie? Rwiego, twarda ziemia jakaś, przymarznięta jeszcze po zimie, czy co? Nie no, orka tu normalnie szła, no to co mu chodzi? Zaraz tam przyjadę ze swoim kultywatorem i... A nie, ja dziękuję, żadnych twoich technologii nie chcę, to jest malutkie pole, ja sobie dam radę, tylko... No, trzeba będzie normalnie jakąś maść na siniaki, kurczę, po tym wziąć, bo... ta zwaną maść na ból 4 liter. No, złodziej na 5 liter, tak? A no tak, w sumie, no zgadza się, no. Właśnie, ból u sąsiada. No. Z czymś
sąsiadu, sąsiada, czy gdzieś u mnie. Ty tam raczej bólu nie masz. Prędzej ja będę miał. Klimatyzowany ciąg. No właśnie słychać, że klimatyzowany, bo siarbiesz nosem normalnie. Zaraz zaczniesz kichać. No już cię dusi. Rybka jest. Rybka jest, a to klimatyzowanym. Muszę się powoli jadę, co go tak normalnie nosi tutaj. Akcja telepawka. A dobrze jest, po tym przejeździe będzie można powiedzieć, że jest prawie pół pola. Normalnie ja nie muszę pić, żeby być w takim stanie. Jak po tym odcinku będę. Później sąsiada zaproszę. No, mały poczęstunek. Tak? Ja już się boję jaki. Ja jeszcze muszę co najmniej trzy pola zrobić. Wimberek już się chłodzi. Dobrze wiedzieć, to chyba te pola mogą poczekać. Zaraz po tym polecę. Ale bez przesady. Ja jeszcze na swoim nie skończyłem. Ale jeszcze muszę Lambo zaparkować. Ale to niesłychane, sąsiad się w końcu wziął do roboty. No ostatnio jak trzeba by mi było pomóc, to jak trzeba było nosić skały, to sąsiad udawał, że śpi, a jak już my przyjechali na farmę, to sąsiad nagle ożył i to było bardzo podejrzane z sąsiada strony i no, sobie to zapamiętam. Mówię, że Bibery się chodzi. Ja nie wnikam, co tam się... Robota ma być zrobiona i póki co to jakoś to idzie, no ale chyba trzeba będzie pomyśleć, żeby takie roboty to tam większemu Ursusowi przypisywać, bo tutaj to mnie normalnie. Niech mi sąsiad zdradzi, na którym polu jest tylko. Zaś podjadę. Na moim! No ale numer! Nie wiem, numer działki nie pamiętam. Numer działki. Nie pamiętam. To tam trzeba jechać tylko o Krymówki Tuning. Tyle pamiętam, że tam się zjeżdża jak jest ten warsztat i potem się jedzie przez ten mostek i się dalej jedzie i się jest. Aha, to dużo sąsiad pamięta. Bimbery musiał mocno kopać. Na poprzedniej imprezie. No, dobrze było. No. Ja narzekam. A mnie to moje za alkoholika. Widać teraz. Ale reszta też musiała gdzieś zabalować, że się nie pojawia na wiosnę od tygodnia. No bo kurczę, przecież... A no tak, sąsiad nie był zaproszony, ale kurna impreza była, w ogóle weselicho było, wszyscy poszli, no. A w poniedziałek tylko ja wytrzymałem. Reszta jak widać jeszcze się leczy, kuruje. No, a ty, sąsiad nie był, no to nic nie wie, no. A się działo normalnie. To... Przynajmniej trzeźwy byłem. Ale weekend samotny. Lambo szykowałem do wyjazdu w pole. No, ja sobie nie szykowałem. Ja na szybko rano, co by tu dzisiaj zrobić? Aha, muszę zrobić na tym polu. Dobra, to sobie podepnę. Szybko trzy bolce, pyk, pyk, pyk. No i jestem gotowy. Szykowanie kurczę przez górę 20 minut. No dajmy na to, że zgubiłem zawleczkę od tego, od prawego ciekna, no to musiałem sobie jeszcze troszeczkę pogonić, poszukać. A wsadziłem tego na... wsadziłem śrubkę, to pasuje. Chociaż przy takiej telepawce to ona tam może bardzo śmiało wyluzować normalnie i... A śruba rzymska nie zniknęła? Nie, śruba jej, nawet się ten, zaczęła ruszać. Nie powinna, ale okej. Okay. Za dużo nasmarowałem, za bardzo ten. Sama w sobie się rusza. Impreza jej zaszkodziła. Nie. No mówię, sąsiada impreza jej zaszkodziła. Co? Ale patrz, tutaj po tym to już normalnie jedzie. To zaorane jakieś takie dziwne jest. No. Ale okej. Trzeba będzie zajechać, popić czymś, bo normalnie... Chociaż nie, jak popiję, to będzie jeszcze gorzej, bo mi się będzie cofało. No, ja będę kolejne pole robił. O, to nie, nic z tych rzeczy.
A może jak wezmę tak na pół, to będzie coś lepiej? Jak przy orce? No, o, już teraz troszkę mniejsze się, no, kurczaki. Dobry pomysł. Boreta, nie ma TCL-a, nie ma sami na wiosce dzisiaj. No, oni są dalej na wiosce, tylko śpią. Odsypiają imprezę. Już mówiłem ci, że wesele było. Odsypiają. A o mnie, no... Albo poprawiny, poszli na poprawiny, no ta, no to wszystko, jasne. I tam ciało zostawili. No, mi nic nie powiedzieli, że idą. No to... No, to mędy, dobra. Ciekawe, czym pojechali. Pewnie jakimś autobusem albo tym Passatem. Znaczy nie Passatem, tylko BMW. Co to co? Passatem. Nie no, przecież... Co? Drugi z tym się słyszałem, że ma Passata jakiegoś. A nie, to on chce kupić Passata. Chce kupić. Ale... Wszystko w swoim czasie. Teraz... No teraz widzisz, że teraz nie ma czasu. Teraz ma ważniejsze sprawy niż Passat. Ja będę musiał zadzwonić do serwisu Mercedesa, co? Żeby podjechali. A już popsułeś? Przegląda. A, to nie lepiej zajechać na tą stację pojazdów i przejść przegląd za mniejsze pieniądze? Stać mnie. Sąsiad ma duży PGL, może i stać. Jak na krat, no to i ma. No co sąsiad wzdychasz? Wszyscy wiemy jak jest. Co? Pożyczyłem od państwa polskiego na wiecznie oddanie. Dobra, i teraz tak, ostatni ten, teraz trzeba będzie tutaj walnąć. Chociaż z tej strony nawet nie trzeba chyba, tak tutaj wyszło, że nawet nie trzeba. To z tej strony sobie odpuszczę. Dobra. No, na pędzik dał radę. Tu trzeba teraz dwa przejazdy czasnąć. No teraz jedzie trochę stabilniej niż ten, no teraz to jest powiedzmy nieba i ziemia między tym co było, a tym co jest, więc jak widać w kultywacji drzemie moc, która potrafi nasze pole dostosować pod odpowiednie warunki jazdy. Normalnie niedługo jeszcze bym raz przejechał tym kultywatorkiem i miałbym normalnie, mógłbym sobie te beton wylać i parking zrobić, robić konkurencję. Siedzie. Nie będziesz mógł parkować za darmo. No, teraz ale będzie. Ja tu trochę w innej sprawie do sąsiada. Tak, mały problem będzie. Będę na pewno potrzebował pomocy na tym polu. Przy żniwach. Nie ma takiej opcji. Ja nie mam kombajnu. Trzeba do innych sąsiadów się zgłosić. No ale przy żniwach w sensie, że będę potrzebował odwożących zboże. A no to, no dobra sąsiad, jedna flaszka i jestem. Dobra, tu chyba wszystko. Jadę tą maść zaaplikować, bo normalnie już nie wytrzymuję. Co się sąsiad śmiejesz? Ty tam masz normalnie wygodne pneumatycznie siedzonko, o ile się nie mylę, tak? Dobrze mówię? No. Z czym tutaj w ogóle rozmawiasz? Co ja tu jeszcze mam? A. Klimatronik. To już słyszałem. EHR-y, nie EHR-y. Klimatyzowane schowki. Ja mam klimatyzację cały czas. Jak sobie pojadę szybciej, to lepiej mocniej. Jak wolniej, to znowu nie wieje. Ja jeszcze swój opcję. Okej. Okay. Nic nie jedzie. Opustoszało. Jak tam sąsiadowi idzie? Ja już jadę ten maść zaaplikować i zobaczę, czy będę w stanie do kolejnego pola się zabrać. O, bo z czterema literami żartów nie ma. Wolą już, co? No. Dobra, sąsiad był na moim miejscu, a niestety nie jest. No by wszystko rozumiem. Parę lat wstecz byłem. Ach, chyba nie, gdzie tam? Przecież tutaj się od razu o złodziejstwa zaczęło. Nie, pamiętam tylko wioskę Bolusiowo. My żeśmy nie. Też tam byli, ale to ja sobie nie kojarzę sąsiada.
No i też to mnie tak Lambo, jak teraz mam. Ale mi kojarzę, dobra, teraz musimy tutaj ładnie zaparkować, ale w sumie będę jeszcze jechał co najmniej na dwa pola. Albo trzy. Ale chyba dwa. Reszta już jest przygotowana w miarę. Więc musimy sobie tutaj cofnąć i musimy aplikować maście, bo mnie boli. No, opuścimy, niech się hydraulika nie męczy. Musimy. No i elegancko. Turbo też dał radę. Nie stękał. Co prawda można by było pozwolić jechać szybciej, ale wtedy to by mnie chyba wystrzeliło z tego siedzenia normalnie jak w cyrku. Się sąsiad nie śmiej. Jak twoja pneumatyka też kiedyś szczeli, to ci pupu normalnie rozsadzi i tyle będziesz miał. A na siedliczach też jest powoli przygotowywany. No ale w sumie co? Zanim zabiorę się do kolejnych etapów, no to będzie koniec tego odcinka. Tak więc standardowo towarzyszy mi dzisiaj sąsiad Bartulo. Już chciałem mówić standardową formułkę. Tak, sąsiad Bartulo. No i standardowo na środku pokazują się subskrybujka z prawej strony Steria, co tam chciałeś powiedzieć jeszcze? Bo jak już to powiem, to już potem nie ma odwrotu. Myślałem, że sąsiad pokaże, jak ja tu pracuję, a tu sąsiad. Niebo mnie boli pupu, idę zaaplikować maść. No, tak więc nie przedłużając. To byłem tyle z tego odcinka. Na środku standardowo pokazuję wam się subskrybujka z prawej strony seria, a z lewej polecany czy też sugerowany film przez YouTube'a. Trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego.